Czołem, panie generale. Chodźcie! Czołem, panie generale. Następna komendanta komandu. Czołem, panie generale. Panie generale, chodźcie do Grodzina. Panie generale, panie generale, przyjeżdżę do Grodzina. To co, właśnie weźmiemy do komendanta. Kierowca, proszę. Chorąży sztabowy Tadeusz Kachel, kapitan marynarki Krzysztof Kaczmarek, porucznik marynarki Wojciech Stępień. W dniu dzisiejszym na placu stoją także marynarze, którzy wyróżnili się w dotychczasowej służbie. Są to następujący marynarze: marynarz Sławomir Ludoprążyński, marynarz Roman Wnuk, marynarz Robert Kaleta, marynarz Piotr Kulesza, marynarz Wiesław Lipak, marynarz Zbigniew Nikita, marynarz Piotr Majer, marynarz Grzegorz Grubek, marynarz Miguel Adam, kanonier Włodzimierz Torecki, kanonier Mirosław Kumankowski. Aktem kończącym okres szkolenia podstawowego jest porocznica Przysięgi na Wojskowie. Jej złożenie życiu każdego żołnierza jest aktem szczególnym. Oto w niej powinności. Niezmiernie ważnymi symbolami narodowymi są flaga państwowa i sztandar wojskowy, a dla nas marynarzy również bandera marynarki wojennej. W dzienniku ustaw czytamy. Go on.
siebie państwa proszę, aby zejść przed. Thank you.
Szanowni Państwo, przysięga wojskowa jest wydarzeniem w życiu każdego jednego żołnierza. Jest tradycją sięgającą najgłębiej Wojsko Polskie, jego historię. Dzisiejsza przysięga ma szczególny wymiar, bowiem odbywa się ona według nowej roty, a również będzie młody rocznik składał w obecności pana prezydenta, którego w imieniu dowództwa Marynarki Wojennej, komendy, wszystkich was w imieniu własnym serdecznie i gorąco witam. Witam jako prezydenta Rzeczypospolitej, zwierzchnika sił zbrojnych, a jednocześnie ojca nowo wcielonego marynarza do naszej jednostki. Witam również serdecznie małżonkę pana prezydenta oraz wszystkie towarzyszące mu osobistości. Gorąco i serdecznie witam szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pana generała broni Tadeusza Wileckiego. Witam panów posłów, senatorów ziemi słupskiej, władze administracyjne, przedstawicieli szkół, instytucji, duchowieństwo. Witam panów admirałów, generałów, oficerów, całą kadrę, wszystkich tu przybyłych. Ale szczególnie gorąco i serdecznie chciałem skierować słowa powitania do rodziców, którzy nie bacząc na trud podróży, uciążliwość przyjazdu do tego niewielkiego, a jakże zasłużonego miasta dla Marynarki Wojennej, by być blisko swoich synów, braci czy mężów. Wszystkich was rodzice serdecznie i gorąco witam. Witam przedstawiciela radia, prasy, telewizji, a jednocześnie witając, chciałbym życzyć, żeby dzisiejszy dzień był dla was dniem szczególnym, żebyście byli blisko i rodzinnie, żeby przy wyjeździe z tego naszego zasłużonego centrum również zabraliście ze sobą doznania i osobiste wrażenia. Wszystkiego dobrego. Przygotowanie do mszy świętej. Niebo, prawda.
się Bożej obecności. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie sprawować Najświętszą ofiarę. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie, Synu Jednorodzony, Ojca Wszechwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuści nam grzechy i doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże sprawy, aby troski do tego nie przeszkadzały nam w dążeniu na nas ofiarach. Łacińskiego znaczy żołnierz, ale
Militar znaczy służyć, poddać się do dyspozycji. Tak może postąpić człowiek uformowany, za siebie odpowiedzialny, który potrafi wziąć ciężar zadań za innego. Umie z siebie coś dać na dobra wszystkich. Tego nie powierza się mięczakom. Mięczak jest pełen żądań wobec innych, bo za miękki, aby coś zażądać od siebie. Jest niedojrzały, infantylny. Złota maksyma życiowa brzmi: wymagać dużo od siebie, a mało od innych. To szczególnie ważne w czasach, w których żyjemy, gdy różni słabe usze, których na nic nie stać, próbują wmawiać, że w wolnym kraju totalny lud. Mamy tendencję nawet podświadomie temu ulegać. Usprawiedliwiać się, mówiąc, że takie czasy, wszyscy tak robią. Ostrożnie, to żadne nowo, żadna rewelacja i żadna rewolucja, skoro mędrze starożytności Demosthenes w Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich odpowiedzialnych za losy ojczyzny nasze, aby wsparci opieką Boga i uznaniem narodu uczynili nas kraj ziemią miłość, sprawiedliwości i wzajemnego poszanowania. Ziemię prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za narody zwaśnione, będące w stanie wojny, aby rozstrzygały wszelkie spory na drodze pokojowej Krakowa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się za składających dzisiaj przysięgę wojskową, aby swoją uczciwością, pracowitością i ofiarną służbą zyskali miano wiernych Bogu i Ojczyźnie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, aby Bóg umacniał nas w jedności i dał nam łaskę wytrwania w trudach życia codziennego. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty nie wzgardziłeś człowiekiem, ale go odkupiłeś z niewoli grzechu i śmierci przez ofiarę życia swojego Syna Jezusa Chrystusa. Wysłuchaj naszych modlitw, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Yeah.
Thank you.
żołnierze, złożyliście przysięgę wojskową żołnierza polskiego. Dzień przysięgi jest w wojsku dniem uroczystym. Poprzedzają go długie przygotowania. Pamiętam, jak sam to przeżywałem. Prasowałem mundur, pastowałem buty, czyściłem broń. Myślałem o pierwszej przepustce. Wyjątkowość tego dnia nie polega jednak tylko na tym. Przysięga to przede wszystkim chwila przełomu, wielka przemiana. Zobowiązujecie się wiernie służyć ojczyźnie własnym życiem. Potwierdzacie gotowość do najwyższej ofiary. Od tej chwili, nosząc broń, stajecie się strażnikami niepodległości i suwerenności państwa, nienaruszalności jego granic, bezpieczeństwa mieszkańców naszej ziemi. Żołnierze, wiem, że służba wojskowa nie jest lekka. Wiem i znam jej surowość i uciążliwość. Musieliście opuścić swoje domy i rodziny, zmienić przyzwyczajenia, podporządkować się regulaminom i zasadom żołnierskiego życia, zrezygnować z cząstki osobowej wolności. Spełniacie swój żołnierski obowiązek. Służba wojskowa ojczyźnie jest koniecznością, ale także zaszczytem. Państwo potrzebuje obrońców. Musi mieć sprawną, gotową i skuteczną armię. Dopóki istnieją zagrożenia, armia jest niezbędna. Zlekceważenie spraw obronności mogłoby nas drogo kosztować. Pamiętajcie, że kto nie szanuje własnej armii, będzie zmuszony szanować cudzą. Mówię to nie tylko jako zwierzchnik sił zbrojnych. Mówię to jako ojciec żołnierza jednego z was. Jestem dumny, że mój syn, podobnie jak i jego brat, znalazł się w żołnierskich szeregach, służąc jak wy ojczyźnie. Życzę wam hartu i wytrwałości, poczucia dobrze spełnionego obowiązku, zaszczytnej służbie dla Najświętszej Rzeczypospolitej. Panie prezydencie, marynarz Poletowski, w imieniu młodych marynarzy proszę o pozwolenie zabrania głosu. Panie prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, szanowni goście, drodzy rodzice. Przed chwilą w obecności najwyższych władz narodowych, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz was, drodzy rodzice i mili goście, złożyliśmy uroczystą przysięgę wojskową na wierność sztandarowi i biało-czerwonej banderze. Dzień dzisiejszy na zawsze pozostanie w naszej pamięci. A słowa roty przysięgi będą dla nas drogowskazem w życiu codziennym, służbie i pracy. Minęło właśnie 5 tygodni od chwili, gdy po raz pierwszy włożyliśmy marynarskie mundury. W okresie tym uczyliśmy się żołnierskiego adresatwa i poznawaliśmy specyfikę służby wojskowej. Dzięki życzliwości i pomocy naszych przełożonych i starszych służbom marynarzy mogliśmy, najlepiej jak umiemy, przygotować się do dzisiejszej uroczystości. Za to wszystko w imieniu moich kolegów, marynarzy młodego rocznika, przekazuję wam, drodzy przełożeni, serdeczne podziękowanie. Panie prezydencie, drodzy rodzice,
W imieniu młodych marynarzy chciałbym zapewnić pana prezydenta, że w naszej służbie będziemy zdrowo wykonywali wszystkie stojące przed nami zadania, że nie zawiedziemy w potrzebie i godnie zastąpimy naszych poprzedników w trudnej i odpowiedzialnej służbie w obronie morskich granic Rzeczpospolitej Polskiej. Panie goście, żołnierze, przed chwilą dokonał się akt złożenia uroczystej przysięgi wojskowej przez kadrę zawodową i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Jest to wydarzenie, którego historyczne znaczenie trudno przecenić. W obecności prezydenta Rzeczypospolitej, rzecznika sił zbrojnych, dwa pokolenia żołnierzy złożyły przysięgę według nowej roty na wierność Rzeczypospolitej Polskiej. Spełniły się oczekiwania i pragnienia wielu żołnierskich i marynarskich pokoleń, by w sposób jasny i zdecydowany przysięgać III Rzeczypospolitej, zapewnienie niepodległości i suwerenności, nie szczędząc krwi własnej ani życia. Jest to także dowód, że odzyskujemy naszą tożsamość. Sięgamy do źródeł, nawiązujemy do pięknych tradycji narodzin naszych sił zbrojnych. Centrum szkolenia specjalistów marynarki wojennej jest to proces, który zapoczątkowany został przyjęciem 5 września tego roku aktu dziedzictwa tradycji jednostek szkolnictwa wojenno-morskiego okresu międzywojennego oraz nadania w szkole imienia wiceadmirała Józefa Udruga. Dzisiejsze wydarzenie ma podobny wymiar historyczny. Podkreśla je i uświetnia obecność głowy państwa, prezydenta Rzeczypospolitej, rzecznika sił zbrojnych, Lecha Wałęsy. Żołnierze, czyńcie wszystko, by być godnymi spadkobiercami tych pięknych tradycji. Niech czyn bojowy i bohaterska postawa waszych poprzedników staną się dla was przykładem męstwa i poświęcenia, moralnym przesłaniem dawnej przeszłości. Niech czyn i wzór patrona centrum, wiceadmirała Józefa Udruga, człowieka prawego, wielkiego patrioty, kawalera krzyża, wirtuty, mitary, będą dla was zobowiązaniem codziennej żołnierskiej służbie uchwale najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dzisiaj waszym podstawowym patriotycznym obowiązkiem jest utrwalanie tych tradycji oraz umacnianie siły i gotowości obrony naszego kraju. Ciągłe doskonalenie rzemiosła wojskowego. Temu celowi podporządkowana jest służba wojskowa. Nie ukrywam jednak przed wami, że jest ona twardą szkołą obywatelskiego wychowania, wymagającą dyscypliny, ofiarności, hartu i poświęcenia. Wysoka świadomość rozumienia tej roli jako obrony ojczyzny pomoże nam sprostać niełatwym zadaniom służby na Straży Morskiej granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze, z okazji dzisiejszego żołnierskiego święta składam wam wszystkim podziękowanie za dotychczasowy wysiłek i trud w wypełnianiu żołnierskiego obowiązku. Życzę wielu sukcesów w wojenno-morskiej służbie dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Pozdrawiam serdecznie gości dzisiejszej uroczystości. Szkoła! Gotowość! Szkoła dla nagrady! Wolne magnolą! Brawo! Magnolą! Szkoła! Patrz! Dobrze przygotowana do różnych celów, które się dzieją w każdym.
Tak, pewnie wypowiadał się pan, że każdy powinien. Tak, tu nie może być tak, że jakieś cwaniactwo, że ktoś nie tego, ktoś na kogoś liczyć. Abyśmy mogli spać spokojnie, my dorośli, ktoś musi nad tym czuwać. Czuwa nad tym ojcem. Nikt nie może się od tego wymieniać. Oczywiście są różnice, ale to uporządkujmy prawnie i wtedy podporządkujmy. Nikt nie powtórzył przez nas.